Teraz naszym gościem Jan Wójcik, Euroislam, Układ Sił. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że pan redaktor przyjął zaproszenie, a jak jest sami, że ze świata wirtualnego są coraz częściej trafiają pewne dyskusje i spory do świata radiowego. Dyskusja o tym, skąd płyną migranci i właściwie jakie są obecnie kanały przerzutu migrantów. Wszystko oczywiście na kanwie decyzji Niemiec, które zamykają kontrolę na granicach z Polską i z Czechami, wcześniej ze Szwajcarią. W podobnym okresie Francja i zresztą Niemcy także zamykają się na migrantów z Włoch. No i teraz pytanie, skąd właściwie migranci płyną i kto ich wpuszcza do Europy? Rozumiem, że jeżeli nawiązujemy tutaj do tej naszej wirtualnej dyskusji też, to imigranci i mówimy tutaj o tych kanałach już tutaj, które wchodzą do Polski, no to mamy te dwa duże tak zidentyfikowane przez Frontex trasy, czyli trasę wschodnią, czyli to jest trasa z Białorusi przez Łotwę, Litwę, Polskę i dalej do Europy Zachodniej i trasę tak zwany szlak bałkański, który wiódł przez kraje bałkańskie, Węgry, Austrię i dalej też do Niemiec. Czasami skończył się w Austrii. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że on zaczął się rozgałęziać, to znaczy część imigrantów, widząc, że Austria podjęła bardzo mocne kroki w ostatnim półroczu, żeby wyhamować docieranie nielegalnej imigracji, bo w tamtym roku mieli rekordową liczbę wniosków o azyl, to część imigrantów próbuje dostać się przez Słowację i z tego część też może próbować ze Słowacji do Polski. Na razie ten szlak, wtedy polski rząd mówi o też wprowadzeniu jakiejś kontroli na granicy polsko-słowackiej i oczywiście to jest słuszne. I polsko-czeskiej również. I polsko-czeskiej. Zresztą tak, to jest tak, że na ten szlak Radio Wnet trafiło trochę przypadkiem. Krzysztof Skowroński był na Podkarpaciu. Chyba niespecjalnie, o ile znam temat redaktora Skowrońskiego, szukał migrantów, ale całkiem przypadkiem natrafił na te informacje, które musiały być na Podkarpaciu częste, że ze Słowacji ten i w Małopolsce, że ze Słowacji ten szlak jest i że ludzie przechodzą ze Słowacji do Polski i tu są dobre autostrady, lepsze niż Słowacja i od razu mogą jechać ze wschodu na zachód do Niemiec, że to jakby był zauważalny i realny problem już kilka tygodni temu. To znaczy, do końca sierpnia Straż Graniczna poinformowała o 540, zdaje się, około próbach nielegalnego przekroczenia. Oczywiście tych legalnych może być trochę więcej. W samej Słowacji rząd mówi o w tym roku już o 17 tysiącach osób i ta procedura mniej więcej jest taka, że jak kogoś tam znajdą w Słowacji, to wiozą do Urzędu do Spraw Cudzoziemców na północy Bratysławy. Tam się odbywa procedura papierowa, dostają nakaz opuszczenia, no i praktycznie przebywają w tej dzielnicy północnej Bratysławy, czy gdzieś tam szukając właśnie dalszego transportu. O tym szlaku wiemy już tak trochę wcześniej, bo ja pisałem na początku roku o problemach pomiędzy Słowacją i Czechami, bo Słowacja z Czechy zablokowały też granicę, znaczy wprowadziły kontrolę i to dość takie intensywne właśnie na tej granicy ze Słowacją. Więc no, imigranci próbują dostać się każdymi możliwymi drogami, czyli jeżeli jedna część jest uszczelniana, to się przenosi w drugą stronę. Widać to na przykład po takich grubych szlakach, ten szlak bałkański był popularny bardzo w tamtym roku, a w tym roku mamy nagle szlak ten centralny, śródziemnomorski, czyli wiodący przez Lampedusę do Włoch. I teraz ta decyzja Niemiec, która o podniesieniu kontroli granicznych. Ja przypomnę, że z Austrią Niemcy mają tymczasowo podniesione kontrole graniczne już przez 7 lat od 2016 roku. To jest decyzja związana z presją i związków policji wcześniej i wschodnich landów, ponieważ według informacji za rok niemieckiej Policji Federalnej za rok 2021 około 10 tysięcy imigrantów przekroczyło polsko-niemiecką granicę, a za rok 2022 około 8 tysięcy. Teraz mówi się o kilkunastu tysiącach, bo ten znowuż presja migracyjna wzrosła. No i to jest pytanie, czy to jest w ogóle skuteczne, bo
Niemcy mają właśnie tę kontrolę z Austrią, a i tak w tamtym roku upadł jakiś kolejny rekord poza tym rokiem 2015. Oczywiście zarejestrowali 240 tysięcy wniosków o azyl, więc Polska tutaj nie odgrywa głównej roli jako droga docierania do Niemiec. To tu jeszcze o reakcji niemieckiej bym wrócił oczywiście, ale to, co nie wybrzmiało w początkowej tej części naszej rozmowy, a to gdzieś tam wisi w powietrzu albo jest jak ten słoń w pokoju, czyli zapora i mur na granicy polsko-białoruskiej. Rząd mówi działa, opozycja mówi dziurawy jak sito. Mieszkańcy Podlasia, terenów tuż przygranicznych, no przynajmniej tak jak ja to obserwuję, no potwierdzają, że no, jest różnica, że kwestia bezpieczeństwa, kwestia liczby migrantów, którzy przechodzą, pojawiają się, jest radykalnie mniejsza po postawieniu muru niż to było przed jego postawieniem w tym najbardziej dynamicznym momencie kryzysu w roku 2020-2021. Powiem tak, ja jestem od początku zwolennikiem jakby tej granicy, tej ochrony granicznej i właściwie o tym pisałem jeszcze na kilka miesięcy, nim w Polsce podjęto decyzję na ten temat, zwłaszcza patrząc na to, że Litwa już wcześniej zaczęła podejmować też tą decyzję, więc było jasne, że jeżeli nie będą mogli przejść przez Litwę, to będą próbowali przejść przez Polskę, jeżeli to zostanie utrudnione. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tak dochodzą te słuchy, które mówią o tym, że tak gdzieś imigracja spada, ludzie mają takie doświadczenia, natomiast też obserwujemy kanały migracyjne tutaj na Twitterze, jeżeli już mówimy tutaj o mediach społecznościowych, jest profil, który wyświetla prawie codziennie różne success stories imigrantów, czy te sukcesy w dotarciu do Niemiec, przejściu przez Polski płot, pokazują jak się przedostać. Ja bym był raczej za wzmocnieniem tego płotu. Problemem oczywiście doszła ostatnio ochrona elektroniczna i to jest kolejny jakby taka przeszkoda, natomiast problemem też z tego, co słyszę, rozmawiając z ludźmi, którzy jeżdżą na granicę jako funkcjonariusze, to no, czasami jest za krótki czas reakcji, żeby zareagować. No i ten napór jest większy, więc... A sama ta bariera fizyczna, ten płot, te sztachety stalowe, do tego jeszcze ten drut kolczasty na górze, ale też położono drut kolczasty na dole, czego chyba pierwotnie nie było. To wszystko jest za mało, to jest za słabe, to jest zbyt łatwa konstrukcja do przekroczenia przez migrantów? Moim zdaniem, jeżeli jak widziałem, obserwowałem te filmy i patrzę się też na inne wzmocnione takie konstrukcje, to fajnie by byłoby mieć drugi płot, drogę po środku, szybki czas reakcji samochodem, bo jeżeli imigranci, załóżmy, siedzą w lesie i próbują się przedostać tam przez płot, rozstawili czujki, sprawdzają, straż podchodzi, nie odchodzi, coś tam kombinują, żeby albo przeciąć tą barierę, albo przejść górą, to mają wtedy czas. Kiedy znajdą się na terenie odsłoniętym, gdzie jest przynajmniej utwardzona droga, którą może samochód dostać, zostaje mniej czasu i wtedy łatwiej jest ich pochwycić. To jest oczywiście kolejny koszt. Ale to jeżeli rozmawiamy o samej barierze, bo rozwiązania to oczywiście są tak naprawdę gdzie indziej, czyli w skutecznych deportacjach i umowach z państwami. Zastanawiam się, na ile jest tak, że jednak migranci w tej chwili częściej, nie wiem, czy mam takie dane, pewnie nie całościowe, ale może jakieś szczątkowe, które by dawały nam przybliżony obraz sytuacji, czy nie jest tak, że migranci częściej przepływają albo przez Bug, albo właśnie szlakiem bałkańskim niż przez płot na granicy polsko-białoruskiej, jakie możemy tutaj powiedzieć, albo przez Litwę, że idą do Litwy i z Litwy do Polski, czy z Białorusi na Litwę, z Litwy do Polski, dopiero z Polski do Niemiec. O sytuacji obecnej, takiej najnowszej, to będziemy mogli rozmawiać za jakiś czas, bo dostaniemy dane. W tej chwili, jeżeli ja bym się miał posiłkować, opierać na pewnych przesłankach, tak? To znaczy mamy dane za rok 2021-2022. Polska Straż Graniczna wykryła 45 tysięcy prób przekroczenia naszej granicy, litewska 15 tysięcy, więc mamy tutaj dużą dysproporcję w tych próbach, tak? Mamy
kolejne takie jakby fakty świadczące o tym, że Litwa też nie jest łatwym miejscem do przekroczenia, to znaczy, że oni też zbudowali płot, wzmocnili. Poza tym mają lepszą sytuację, nazwijmy to społeczną, więcej społeczeństwa popiera różne działania i Litwa zalegalizowała w kwietniu pushbacki. To, co w Polsce jest no, cały czas w szarej strefie, powiedzmy. Więc jeżeli chodzi o Litwę, do tego mamy informacje jakby z Niemiec. W tej chwili Niemcy, jeżeli zwracają imigrantów, to głównie do Polski. Nie mają informacji, czy oni przeszli przez Litwę, czy przez Polskę. W tej chwili na stan jakby za półrocze jest 3400 wniosków do Polski o przyjęcie imigranta jako osoby, która weszła na terytorium do Polski jako pierwszego kraju wejścia na terytorium Unii Europejskiej. No i tak jak już mówiłem ze Słowacją, ta liczba wykryć na Słowacji jest, na granicy polsko-słowackiej jest niska, więc my możemy spodziewać się, że ten szlak będzie używany i na pewno tutaj trzeba wzmocnić kontrolę, ale na razie ja bym nie ma przesłanek takich, że oni przechodzą innymi drogami niż częściowo, tak, przez granicę polsko-białoruską i prawdopodobnie też no, tam, gdzie nie ma bariery, to próbują przepływać. To też słyszymy informacje o wykryciach w tamtych na tej części granicy polsko-białoruskiej. Czyli jeżeli gdzieś jest początek szlaku migracyjnego w Polsce, no to jest on na naszej granicy, a nie na innych granicach Schengen. Głównie tak, tak. Ale to oczywiście, że częściowo też jest i to jest druga sprawa, że powinniśmy tak jak Niemcy chcą kontrolować granicę z Polską i Czechami, my powinniśmy może kontrolować granicę z Litwą. I w jakiś sposób też kontrolujemy, bo przecież Straż Graniczna informuje w swoich codziennych informacjach też czasami o zatrzymaniu przemytników, imigrantów przejeżdżających właśnie przez granicę polsko-litewską. To jeszcze, jaka jest skala w ogóle kryzysu, jak się patrzy na Lampedusę, na Włochy, to wydaje się, że wchodzimy w jakąś taką, no bardziej gorącą, niektórzy już porównują to do sytuacji z roku 14, że ten rok 23 może być początkiem kolejnego dużego kryzysu migracyjnego. Ja myślę, że to jest, tak, licząc rok do roku, to skala kryzysu jest taka, że to wzrost nielegalnych przekroczeń wykrytych, to jest o 18%, licząc do podobnego okresu, do końca sierpnia, jak analizuję dane. Natomiast w ostatnich tygodniach rzeczywiście mamy ten ogromny napływ na Lampedusę, co jest związane troszeczkę też z szantażem Tunezji, która chciałaby już otrzymać owoce umowy z Unią Europejską, czyli środki finansowe na wsparcie gospodarki, na ochronę właśnie granic i tutaj w ten sposób troszeczkę wywiera presję na nas. Ale oczywiście my nie będziemy mieli w tej chwili do czynienia, dopóki coś się takiego większego nie wydarzy, z takim kryzysem jak na tą skalę 2014-2015. Natomiast będziemy mieli do czynienia z takim permanentnym, rosnącym napływem imigracji, przynajmniej z takimi próbami, no bo rośnie demografia, pogarszają się sytuacje gospodarcze, społeczne, konflikty w Afryce narastają, więc no, będziemy widzieć większy napływ. Wczoraj dwie informacje, Pakistan i Iran ogłosili, że zamierzają deportować Afgańczyków z powrotem do Afganistanu. W Pakistanie jest ich 1 100 000 osób, które mają być poddane, a w Iranie coś poniżej 5 000 000. Więc część będzie też próbowała uciec do Europy. I tak będziemy mieć szlak migracyjny. To już na koniec pytanie o strefę Schengen. Czy w ogóle strefa Schengen wytrzyma ten napór migracji, skoro kolejne kraje kaskadowo będą odpowiadać wyrywkowe najpierw, potem dokładniejsze, a potem może już całkowite kontrole dokumentów na granicach? Znaczy, ja boję się tak, że jeżeli nie rozwiążemy sprawy migracji na zewnątrz Unii Europejskiej, to znaczy, jeżeli nie będziemy mieli umów o readmisji albo nie będziemy mieli krajów trzecich, które będą mogły przyjmować, tych krajów tranzytowych będą przyjmować z powrotem imigrantów, no to naturalnym ruchem części państw
docelowych, tych bogatszych państw Europy Zachodniej, będzie też wprowadzanie coraz mocniejszych kontroli granicznych, dlatego że, no, jak mówię, te nawet wyrywkowe kontrole graniczne nie działają. To wspomniałem, kontrola z Austrią w Niemczech jest już od 7 lat, a w ostatnim roku padł rekord, jeśli chodzi o liczbę imigrantów. No to oni muszą docierać tymi granicami i nie ma innej możliwości. To znaczy, chyba że uda się kontrolować tak silnie granice zewnętrzne, ale to by wymagało dużo większych środków niż w tej chwili przeznaczamy na to. No ale z drugiej strony też dyskusja w Unii Europejskiej powoli, ale zmierza w tym kierunku. Żeby w tym kierunku, żeby te granice zmieniać, uszczelniać granice na zewnątrz, a państwa, no oczywiście egoistycznie, no kierując się swoim interesem, wprowadzają w tej chwili, będą pod presją, żeby wprowadzać coraz większe kontrole. W Niemczech to jest też sprawa wyborów przecież i rosnącej popularności partii Alternatywy dla Niemiec, która na kryzysie gospodarczym, ale również na niezdolności do poradzenia sobie z imigracją przez kolejne rządy zyskuje. I tak, polityka z imigracją się zazębia. Jan Wójcik, Euroislam, Układ Sił, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.